Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Kurde, mam nadzieję, że zaraz będzie dzień, bo mam ochotę wam pogadać coś ciekawego. Forzaton, czy macie problem z robieniem Forzatonu teraz? Musimy zrobić 3 Ebisu Style Skills, żeby wygrać Porsche Cayenne Turbo. To jest podobne do Macana, którego mieliśmy już do wygrania, z tym, że Cayenne jest większy. Oba z tych samochodów moim zdaniem nie są warte świeczki, ale warta świeczki jest zabawa, która będzie nam towarzyszyć przy zdobywaniu tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Więc możemy dostać 55 tysięcy XP albo 200 tysięcy kredytów, jeśli wygramy króla w rozgrywce online. To są te takie zabawy, jeździmy za królem, zdobywamy koronę, kto dłużej będzie miał koronę, ten wygrywa. Musimy zrobić jakiś tuning i wybrać sobie jakiś klakson do samochodu, żeby zdobyć 75 tysięcy kredytów, nie kredytów, tylko XP. To jest bardzo dużo i bardzo mało musimy zrobić. No i najciekawsze jest chyba ostatnie, gdzie musimy zrobić 20 zniszczeń samochodem z klasy D, albo zrobić beczkę samochodem z klasy D. Beczka, czyli musimy się obrócić w powietrzu w osi poziomej i wylądować na koła, na cztery koła. Jechać normalnie, nie rozbijać się. Więc to jest chyba najtrudniejsze, zrobić beczkę samochodem z klasy D. Ale zrobić 20 zniszczeń to raczej nie byłoby takie trudne i myślę, że to nam się też uda zrobić teraz. No i tunik stworzyć to raczej nie jest nic trudnego, chyba trzeba go udostępnić jakby. Trudne jest też zrobienie tego triku, który próbuję tutaj zrobić, dlatego że musimy zrobić dobry drift i dobre powietrze, czyli dobry skok zrobić, tak? Łop, coś takiego. Great Air Drift i Great Ultimate Air. I nie musimy tego kończyć driftem, ale powinienem dostać za to EPS-u już. Ten taki trik fantastyczny. Musimy przed skokiem driftować i niekoniecznie po driftowaniu musimy driftować, ale przed skokiem musimy zrobić jakiś dobry drift i w powietrzu musimy być dość długo, żeby dostać też jakiś tam większy, lepszy skill, tak? O, shit. I to jest trudne. Wziąłem sobie tutaj moje Centenario, próbuję, raz mi się już udało. Jest to dość trudne, powiem wam. Może trzeba znaleźć ten odpowiedni sposób, ale tak na początek to nie jest zbyt łatwo. Coś tam driftowałem, może bym spróbował samochodem z napędem na tył, chociaż na piachu to nie ma aż takiego chyba znaczenia, bo te samochody z napędem... O! Udało się zrobić. Nie wiem jak to zrobiłem, ale się udało, okej. Czyli jeszcze tylko raz muszę to zrobić. Z napędem na cztery koła, nie wiem czy to jest dobry pomysł tutaj tak driftować. Teraz Great Drift i R, było tylko R, a musi być Ultimate R chyba, coś tak czuję. Też nie wiem kiedy mi te skille się nabijają, to raz nabija się tak, raz srak, cholera wie. Dobrze, najlepiej jest chyba to robić na tych wydmach, bo to nie są takie mocne hopki. A teraz tylko E Drift, czyli bez jakiegoś tam great albo coś, to po prostu taki słaby drift. A musimy taki mocny drift nabić. No jest ciemno jak cholera, wy nie widzicie nic, ja nic nie widzę i to taka zabawa jest. Kurde. Także trzeba nieźle driftować przed skokiem, po prostu zrobić taki długi ślizg. I dopiero wtedy dostajemy to ebsu. No teraz za słaby drift chyba. Nie, great drift i awesome drift. Nie. No a powinno być, po drifcie powinien być awesome air albo, no po prostu długi czas w powietrzu, no mówiąc na język polski. Ja sobie ustawiłem język angielski na Fordzie, bo mi tak jest wygodniej. O, i udało się teraz, właśnie sobie to odblokowałem, powinienem się teraz zatrzymać. Nie wiem kiedy mi się to naliczyło, ale ogólnie trzeba skok zrobić z driftem i wylądować to. I ten drift musi być i skok całkiem dobry, tak, żeby było fantastycznie. I teraz co? Zaliczyło mi się to i powinienem mieć Forzaton. Cyk. Mamy zaliczone, czyli wygrałem Porsche Cayenne Turbo. I teraz mi się właśnie pokazało, że wygrałem Cayenne'kę. No nie powiem, było to dość trudne. Tak nie bardzo wiadomo o co w tym chodzi. Nie są te triki dokładnie gdzieś wytłumaczone i trzeba się domyślać części rzeczy albo gdzieś tam szukać na necie jak to zrobić. Porsche, gdzie ty jesteś?
Porsche. Tu mam tego Macana, a tu jest Cayenne'ka. I Cayenne'ka wygląda tak, Macan tak. Już tam na live chyba sobie patrzyliśmy, jakie są różnice między tymi samochodami. No, Cayenne jest dłuższy, ma inny troszeczkę tył. Cayenne ma taki bardziej prosty tył, żeby pojemność bagażnika była większa, a Macan ma ten tył troszeczkę taki skoszony, tak? Ale brzmi ten samochód fajnie. I tak sobie wygląda. No, jak dla mnie nic specjalnego ten samochód. Naprawdę, to jest taki... No jest sobie, no... No dobrze, no. Ale co? SUV, tak? Dla mnie SUVy są nudne. Znaczy wiadomo, ekskluzywny, ładny samochodzik, no ale SUV, no, no i co ja ci poradzę. Ja go nie będę tuningował. Macan mi się bardziej podoba, bo to taki crossover, mniejszy, fajniejszy. No ale mamy jeszcze klasę D do zrobienia. Chodźmy sobie do garażu. Wybierzmy jakiś samochód, na pewno mam jakiś z klasy D, jakiegoś takiego słabiaka, starego rupiecia. Weźmiemy i spróbujemy zrobić nim beczki. Właśnie nie wiem, ile tam beczek było do zrobienia. Czekajcie, weźmiemy sobie tu klasę D. O, oh man, coś tu mam. Uuuuj, BMW 507. BMW 507 wygląda spoko. O, ho. Ten gnój sobie poradzi, na pewno w klasie D. Myślę, że beczki się nim porobi. Jak któregoś miałem tu w klasie D zrobionego na hardcora. O, shit, co on ma tu porobione? Patrzcie, jakie przyspieszenie. Co jest? Bierę go, coś z nim robiłem. Coś tutaj jest inaczej. Klasa D? Coś robiłem z tym Jeepem Renegade. Sprawdźmy go. No jak na klasę D, to wypierd. Dobrze, zobaczmy sobie wheel spiny. Drift Skill Boost. Torba chciałem powiedzieć. Toyota Supra. 50 tysięcy kredytów też całkiem nieźle, ale tylko jednego wheel spina miałem. Dobra. I musimy tym zrobić beczki. Ale ile beczek? To jest właśnie ciekawe. Chodźmy sobie w Forzaton. Beczek musimy zrobić... 20 beczek. No bo to jest tak, 20 zniszczeń albo 20 beczek, chyba to tak rozumiem. Beczki to... Ja już wam pokazywałem kiedyś, gdzie się najlepiej robi. Bo to jest trudne, to jest wbrew pozorom bardzo trudne. Niby taki łatwy stancik. Ech, nie to chciałem, okej. Okay. Przeteleportujmy się gdzieś tutaj. Tutaj na tą skarpę. Pyk. Trzeba obrócić samochód i wylądować na cztery koła. Nie jest to prosta rzecz. Zwłaszcza samochodem w klasie... Nie ma znaczenia, jakim samochodem. To jest trudne. Tak czy inaczej. Żeby wylądować to czysto ładnie, naprawdę, to nie jest łatwa sprawa. Ja to gdzieś tu robię. O, ale się on wybija. Chyba z nim nie będzie problemu z tą beczką. Znaczy, no tak, musimy to w powietrzu wylądować. Znaczy, lecieć w powietrzu i w powietrzu się obrócić czysto, po prostu, elegancko. Ja to sobie gdzieś tu robiłem. O, coś takiego. No i warto też nie spadać na dach. To jest jednak istotne, żeby... No... Musimy spaść na koła ogólnie. Jedną beczkę bym zrobił. No, to jest też takie głupie, bo... Czekajcie, ja miałem chyba jakieś takie miejsce, gdzie można było robić te beczki. Coś tam miałem. Aha, fajnie. I tutaj się właśnie robi te beczki dobrze. W miarę. I teraz... Genialnie, moim zdaniem. O, nie mogę nawet cofnąć. Zepniemy się tutaj. Jest, było jedno takie miejsce, gdzie była właśnie taka hopka i można było się z niej śmiesznie wybić. Nie pamiętam gdzie. Pamiętam, że znalazłem ją dopiero jak kiedyś był taki Forzaton, gdzie trzeba było zrobić te beczki. O Boże. Tutaj trzeba tak dwoma kołami się odbić. O, dawaj, suka. Shit. Okej.
To nie wiem, co to było, ale już tam się pokazało barrel roll, czyli beczka. A jeszcze raz. No nie wiem, Może uda mi się więcej obrócić, jeśli będę jechał wzdłuż tego klipu i dopiero tam przy tej hopce się tak wybije śmiesznie. Teraz sobie obadamy. Tutaj też takie wybijki są małe, ale one mogą nas nieźle wybić. Nie udało się! Trochę tutaj pospawałem ściany. No. Okej! Okay. Ląduj to! Jest! Jedna się udała, chyba. Beczka. Kurde, ale jak na klasę D to jest jakiś mistrzu. Ja nie wiem, co ja z nim zrobiłem. No dobrze, zobaczmy. Na pewno jak 20 beczek, to już lepiej robić w Wreckage Skills, bo 20 beczek, jakoś mi się to nie widzi. Naprawdę lepiej znaleźć sobie miejsce, gdzie można coś rozwalać i spokojnie jesteście w stanie szybciej to zrobić, dużo lepiej. Beczki jest trudno, znaczy jest fajna zabawa z beczkami, ale jest to trudne do zrobienia. Częściej się ląduje gdzieś na boku samochodu albo na dachu niż na kołach. To się rzadko zdarza, raczej nie chcemy podczas grania, żeby nam samochód się zbeczkował. Tutaj jest dużo przedmiotów do niszczenia, są lampy, znaki, są płotki różne, możecie tu przejechać. O, na przykład tutaj, nie, to jest chyba betonowe. Kurczę, jest jeszcze inne miejsce. Przecież jeszcze mamy tutaj na przykład. Tutaj jest dużo tego dziadostwa. Pamiętam, bo grałem w demo Forzy 3 i tutaj było dużo tych płotków różnych do niszczenia, gałązek, krzaków. Jest tego dużo i tutaj sobie raczej to od razu nabijeć. O, zobaczcie, już na samym starcie mamy tutaj płotek. Tak, już mamy. Awesome Wreckage. Ja myślę, że jesteście naprawdę w ten sposób dużo szybciej to nabić samochodem z klasy D. Zwłaszcza jeśli macie Jeepa Renegade. Jak on jest świetny, nie wiem, jest jakiś mistrzem w tej klasie. Ja go zrobiłem chyba totalnie na przyspieszenie, jakieś tam przesadzone części. Mu wsadziłem nic w ogóle na przyczepność, żadnych opon. Jak po co w tej klasie się i tak wolno jeździ. Jedyne, co mógłbym tutaj polepszyć w tym samochodzie, zmienić, to właśnie mu troszeczkę mocy tej odjąć, żeby troszeczkę łatwiej było nim jeździć. Nie wiem, wydaje mi się, że już to nabiłem, ale powinien pojawić mi się komunikat na ten temat. Ultimate Wreckage. I cały czas te skillsy sobie nabijamy, jest dużo łatwiej niż beczki, dajcie spokój. Nie wiem właśnie, czy nie musimy robić tego tak driftem, tego wreckage'a. Tak wiecie. Czy to od przodu można też? Nie, chyba nie, nie ma znaczenia. Ale jest tutaj dużo przedmiotów do niszczenia, ogrodzeń, jakiś drzewek, nie wiadomo czego jeszcze. I tutaj to się da raczej bardzo szybko nabić. Jak widzicie. O! Twarde drzewo było. Jaki G. Co to było? Odbiłem się jakoś śmiesznie od drzewa, okej? Okay? Myślałem, że stracę wszystkie punkty, a to nie. Są kosze na śmieci, płotki, nie płotki. Nie, mi się wydaje, że już to zaliczyłem, wiecie? Chyba muszę teraz te punkty po prostu zdeponować, zatrzymać się, żeby one się zaliczyły i wtedy dopiero mi się pojawi, że udało się zaliczyć. No zobaczmy. Uwaga. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, jest. No i teraz zobaczmy. No i mamy zrobione. Czyli jeszcze została nam jedna mała rzecz, zrobić tuning jakiś samochodu, obojętnie jakiego, i wymienić klakson.
i w zasadzie tyle. Czyli co myśmy sobie tam odblokowali? Cośmy tam dostali z tego ostatniego? Trzy Will Spiny, możemy sobie je wylosować. Trzy Will Spiny to już taka dosyć fajna nagroda. Zobaczmy, co mi się tam wylosuje. Ja, kurweta C06, no kurde. Cadillac Escalade. Escalade'a męczyłem teraz w Undergroundzie. Dajcie spokój. O! Dziękuję ci, losie! Właśnie zhejtowałem samochód, który chwilę później wygrałem. Ekstra! Mazda Cosmo. Yeah! Co za wygrana, niesamowita. Nie podoba mi się ten samochód. No może się spodoba, jak zrobimy z niego hardcora. Okej, okay. Teraz mamy do zrobienia tuning. Tuning samochodu i wymiana klaksonu, żeby dostać 75 tysięcy XP, czyli najtrudniej było chyba zrobić te triki Ebisu. I to ostatnie to tak jak wam pokazałem, możecie zrobić sobie 20 arcade'ów. I już. Bo robienie beczek samochodem z klasy D, jakimkolwiek samochodem, jest to zrobić ciężko, a w dodatku takim wolnym, zwłaszcza. Chodźmy w takim razie teraz zrobić sobie jakikolwiek tuning, cokolwiek zrobimy, zapiszemy go nawet, żeby się zaliczyło i zmienimy sobie klakson w samochodzie. Pierwsze co, to możemy sobie właśnie zrobić ten klakson, to wchodzimy w Forza Vista, wchodzimy do auta, do środka. Wchodzimy do środka, pyk. Mamy tutaj klaksony. I wybieramy sobie, nie wiem, sounds effect. Powiedzmy, weźmy sobie efekty dźwiękowe. Ja sobie mam teraz policyjne syreny. Nie wiem, co tutaj wybrać, powiem szczerze. Okej, policyjne syreny są najlepsze. Jak wykonam sobie ten Forzaton, to zmienię na policyjne syreny. Dobrze, to i teraz musimy zrobić sobie jakiś tuning. Weźmy sobie jakiś tam samochód, którego jeszcze nie robiłem. Losujmy, o, losujmy samochód. Uwaga, losujemy. Mam jakąś markę i wybiera. Jest, coś wybrałem. Lamborghini Diablo? Tego to ja się nie spodziewałem. Mam Diablosa, ale chyba Horizon Edition wersję. Okej, zobaczmy. Upgrades, nie wiem, to cokolwiek chyba zmienimy w tym samochodzie. Powiedzmy sprzęgło, pyk. Skrzynie biegów, pyk. I wał, dyferencjał. I co, i bierzemy menadżer. Znaczy na wszelki wypadek, zapiszemy to. Zapiszemy, pyk. Zapiszemy i udostępnimy. I na 100% powinno się zrobić. Chyba, że nie chodzi o ten tuning, a chodzi o dostosowanie jeszcze tego samochodu, tak wiecie. Tymi tam statami. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy, czy to się zaliczyło, bo nie wiadomo, o jaki tuning tu chodzi. Zaraz się okaże. Uwaga. Nie. Create car. Tuning setup. Czyli tu chodzi może o te ustawienie. Weźmy sobie. Okej. Okay. Już mam. Pyk, pyk, pyk. To chyba to będzie, tak coś czuję. Powinniśmy za to dostać właśnie. I udostępniamy. Mam nadzieję, że to. O, okej. Okay. 75 tysięcy kredytów, nie kredytów, tylko XP właśnie mi wpadło za stworzenie tuningu do tego samochodu, czyli skrócenie biegu. O, przy okazji, może być to całkiem niezły tuning w klasie A. Podoba mi się Diablos. W GTA zrobili Diablosa, ale jakoś mi się tak w GTA nie za bardzo podoba. W Forzie ten rzeczywisty Diablos jest fajniejszy. Niektóre samochody w GTA są też bardzo ładne i nawet niektóre podobają mi się bardziej niż w rzeczywistości, ale nie w przypadku Diablosa. No i co? I zrobiliśmy sobie to. Reszta rzeczy to
można sobie zrobić na online, jeździć tego króla i próbować wygrać, bo musimy tylko raz wygrać, żeby dostać 200 tysięcy kredytów. To jest bardzo dużo kasy w Forzie. Myślę, że bardzo opłaca się i warto się w to pobawić, ale pozostałe rzeczy możemy sobie bez problemu zrobić w singlu. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.